Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Czas na kolejny odcinek specjalny Tygodnia w sieci. Ze względu na nawał zajęć chwilę zajął nam montaż, ale w końcu mamy już to, co obiecywaliśmy wszystkim słuchaczom. To znaczy drugą część reportażu z Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizowanego przez Ruch Janusza Palikota w Krakowie 13 października 2012 roku. W pierwszej części mogliście wysłuchać przemówień i całego programu, czego tam Palikot nie zrobi dla przedsiębiorców. Część druga to wywiady, które nasza reporterka Anna Stawska, czyli AS, przeprowadziła z głównymi VIP-ami kongresu. Januszem Palikotem, którego chyba nie musimy przedstawiać, Guy Verhofstadtem, gościem kongresu, politykiem belgijskim, przez prawie 10 lat premierem Belgii, obecnie europosłem, przewodniczącym socjalliberałów w Parlamencie Europejskim. Jest on wielkim zwolennikiem integracji europejskiej, m.in. autorem koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy. Trzecim rozmówcą jest Łukasz Gibała, dawny poseł Platformy Obywatelskiej, obecnie Ruchu Palikota, podobno główny architekt programu gospodarczego Ruchu Janusza Palikota, no i człowiek o dosyć rozsądnych poglądach, przynajmniej w mówieniu, bo w działaniu to się pewnie dopiero okaże. Tutaj chciałem przeprosić za pewne problemy techniczne, jakie mieliśmy z nagraniem. Niestety duża część pytań okazała się uszkodzona. Na szczęście odpowiedzi dobrze się nagrały. Tak więc część pytań musieliśmy nagrać powtórnie bądź streścić, bo strasznie słabo je było słychać. Już nie nudzę, zapraszam do słuchania i komentowania. Kapitalizm jest religią. Jest jedną z najbardziej bezwzględnych, niemiłosiernych i nieuczciwych religii. Chcesz rzetelnych informacji o kapitalizmie? Nie słuchaj Palikota, słuchaj Kontestacji. Właśnie przemawia Janusz Palikot. Zobaczymy, może uda mi się do niego dostać. Bardzo proszę o pytanie. Anna Stawska z Radia Kontestacja. Chciałam się pana zapytać, czyżby pan zmienił poglądy, ponieważ nie dalej jak parę miesięcy temu pan mówił, że kapitalizm jest wręcz religią i to złowieszczą religią, która ma swoich kapłanów w postaci Jarosława Kaczyńskiego i jeszcze Donalda Tuska. A teraz pana rozwiązania są, idą w kierunku właśnie kapitalizmu. Co się więc stało? Ruch Palikota nie zmienia poglądów, tylko stara się państwa zmusić do bardziej nowoczesnego etykietowania sił politycznych. Czasy podziału na lewicę i prawicę to jest XIX wiek. Tu w Krakowie może nawet przystoi ta historyczna refleksja, ale naprawdę jesteśmy w XXI wieku. Dzisiaj nie ma partii prawicowych w tym dawnym znaczeniu, ani lewicowych. Kapitalizmu, tak jak dzisiaj część prawicy chce go w Polsce przedstawić, już nie ma nigdzie. Ani w Wielkiej Brytanii, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Australii, ani w Nowej Zelandii. Dzisiaj interesy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a pracownikami w dużych korporacjach są takie same. Oni mają wspólnego wroga. Etatyzm, regulacje, korporacje i właśnie rynki finansowe. I w tym sensie i program tamtych zmian i temu służy. Cała koncepcja Ruchu Palikota jest właśnie rozbudzenia świadomości, doprowadzenia do sytuacji, że będziemy w Polsce mówili w sposób bardziej adekwatny do oczekiwań społecznych o siłach politycznych. Ruch Palikota jest, powtarzam jeszcze raz, mówiłem to rok temu, jak Guy Verhofstadt był po raz pierwszy w Polsce. Jesteśmy liberalną lewicą o zielonym zabarwieniu. Nic się nie zmieniło. Dziękuję. W tym miejscu nie udało nam się nagrać pytania innego dziennikarza, ale generalnie dotyczyło propozycji wydłużenia urlopów macierzyńskich, która padła w exposé Donalda Tuska. I odpowiedź Janusza Palikota jest dosyć ciekawa. To oczywiście nie będzie podobało części ludzi, bo to zawsze jest lepiej mieć dłużej za darmo niż krócej, prawda? Ale popatrzmy na to bez tych emocji. Po pierwsze stworzy to nową barierę dla kobiet, które i tak nie mają dzisiaj pracy. Ponieważ kto zatrudni kobietę młodą, która za chwilę może pójść na roczny urlop macierzyński? No to jest bariera, a nie szansa. Po drugie, to jest kompletnie wirtualny świat, w którym żyje Donald Tusk.
młode kobiety i młodzi ojcowie i młode matki nie mają dzisiaj umów o pracę. Urlop macierzyński dotyczy tych, którzy mają umowę o pracę. Największym problemem dla młodych ludzi w Polsce jest to, że są na umowach śmieciowych. Im jest kompletnie wszystko jedno, czy będzie urlop półroczny, czy roczny. To jest wirtualny świat Donalda Tuska. Pytanie dziennikarza dotyczyło propozycji ministra finansów Jacka Rostowskiego, żeby mali i średni przedsiębiorcy mogli zaciągać kredyt pod zestaw zwrotu podatku VAT ze Skarbu Państwa. Mogę puścić jeszcze raz ten film, który puszczamy. Warto zabić śmiechem Rostowskiego. Pamięta pan, co Rostowski, Pawlak i Tusk obiecali w 2008 roku, jak zaczynał się kryzys bankowy? Co zaproponowali ludziom, którzy mają kredyty we frankach? Jakie systemy zabezpieczeń będą uruchomione? Gwarancji, przejmowania części spłaty i dziesiątki innych rozwiązań. Wie pan, co się stało z tym programem? Ani jedna z tych koncepcji nie weszła w życie. Ani jedna. Znaczy, jeżeli pan już nie pamięta, co w 2008 roku naugali Pawlak, Tusk i Rostowski, no to życzę powodzenia, wierzę w to, że tym razem mniej naugają. Naugają tak samo. Za rok się okaże, że nic z tego nie wyszło, że są kłopoty. W końcu urodzi się jakiś poczwarek, żeby wziąć tego typu zabezpieczenie. Nawet trzeba będzie spełnić tyle warunków, że nikt ich nie spełni. Może Smok Wawelski i Lech Kaczyński. Kolejne pytanie brzmiało, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest, czyli jest źle? Nie, w Polsce jest kapitalna szansa. Właśnie my chcemy pokazać optymizm. Przeciwko specjalistom do złych nastrojów był do tej pory Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński. Do tej pary ciągle straszących ludzi w Polsce polityków doszedł Donald Tusk i jego ekipa. Oni mówią, że jest kryzys, trzeba zaciskać pasa i państwo, co najwyżej, jeżeli ktoś, to państwo wyciągnie obywateli przez inwestycje centralne z tego problemu. Nie. Kryzys jest wielką szansą. Pokazaliśmy to w tych prezentacjach. To jest szansa na przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność wielu małych i średnich przedsiębiorców. Potrzeba im tylko narzędzi, które były na początku lat 90. Wolności. Przede wszystkim wolności. Przyjaznej administracji. I polityka, który ma wizję. Tą wizją ruchu Palikota jest nowoczesne państwo. Tu z kolei pytanie dotyczyło odniesienia się do apelu posła Zbigniewa Ziobry o zmianę przez Janusza Palikota poglądów w sprawie legalizacji miękkich narkotyków. Przytoczony został przykład śmiertelnego potrącenia dwojga dzieci przez kobietę prowadzącą w stanie odurzenia. Pierwsze, oni byli po amfetaminie, której my nie w żaden sposób nie chcemy dopuścić, ale to nie o to chodzi. Znaczy, to jest typowy Ziobro. Ziobro Kaczyński, tak? Złapiemy jakieś jedno nieszczęście, coś strasznego się zdarzyło i pod tym szyldem będziemy zabierali ludziom prawa obywatelskie. Ponieważ jakiś człowiek się naćpał, to nikt inny, kto zapali trawę, nie może palić. No to właśnie jest czwarta RP. To jest polityka właśnie karania, jako polityka społeczna. Z tą polityką nie chcemy mieć nic wspólnego. Dlaczego ten człowiek, ta kobieta użyła tą amfetaminę? Ilu ludzi dzisiaj umrze z powodu przedawkowania alkoholu? No przecież to jest naiwność rozwiązywanie problemów społecznych w ten sposób. Znaczy Ziobro pcha nas nie tylko w XIX wiek, tylko w średniowiecze, jeżeli chodzi o myślenie o stosunkach społecznych. Dziennikarka pytała, czy Janusz Palikot usiądzie z Jarosławem Kaczyńskim do stołu. Nigdy z Jarosławem Kaczyńskim ruch Palikota i Janusz Palikot nie stworzy żadnego porozumienia politycznego. Możemy czasami zagłosować, jak to bywa, bez względu na wspólnotę czy brak tej wspólnoty, programy w jakiejś sprawie. To jest inna rzecz, na przykład w sprawie odwołania rządu, żeby były przyspieszone wybory. Ale to jest zupełnie coś innego niż stworzenie porozumienia politycznego. Ruch Palikota powstał między innymi po to, żeby dać obywatelom, którzy już nie wierzą, że Platforma daje tę gwarancję, że Kaczyński nigdy nie wróci do władzy. I dopóki ruch Palikota będzie funkcjonował w tej obecnej kondycji, jak pani wie, to jest niemożliwe. Kaczyński może sobie opowiadać bajki o właśnie Smoku Wawelskim, czyli profesorze Glińskim, ale tak samo jak Smok Wawelski jest fajną atrakcją Krakowa, tak profesor Gliński jest fajną atrakcją polskiej polityki, nikim poważnym. Tu padło pytanie o to, na ile skuteczne jest jeszcze, zdaniem Janusza Palikota, oddziaływanie Donalda Tuska na opinię publiczną. Zaczęła się agonia Donalda Tuska. Donald Tusk wczoraj, właśnie moment, w którym Donald Tusk rozpoczął swoją śmierć polityczną, zainicjował ją, to było niewyciągnięcie konsekwencji z taśm PSL-u. Potem była afera Amber Gold i potem było już coraz gorzej. Dzisiaj Tusk, tylko dlatego, żeby się utrzymać przy władzy, brnie w absurd ministra Gowina, brnie w absurd koalicji kolesi z Polskim Stronnictwem Ludowym i brnie w absurd programów kolejnych obietnic, których większości nie będzie w stanie zrealizować. To nie chodzi tylko o to, że Platformę szlak trafi Donalda Tuska. Tu chodzi o coś więcej. Po prostu zmarnujemy 3 lata, ciężkie lata kryzysu europejskiego, żeby zamiast przekuć się na sukces, po prostu będziemy dreptali w miejscu. To jest największy problem. Następne pytanie dotyczyło odniesienia się w programie partii Ruch Palikota
do uchwalonego niedawno Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Ma to znaczenie, będziemy akurat ten element wypowiedzi Donalda Tuska popierali. To jest coś, co potrzeba, żeby zjednoczyć Europę, w największym skrócie, ten Europejski Pakt Stabilizacyjny. Okay. Później to samo pytanie zadał Janusz Palikot Guy Verhofstadtowi, deputowanemu do Parlamentu Europejskiego. Well, on the Stability Pact, absolutely important, but it's not only about fiscal discipline, it's also about solidarity. You need always two legs to go forward. And to go forward, two legs, that means at the one side discipline, fiscal discipline, and at the other, other side, solidarity and growth. And the problem is that for the moment in Europe we are only talking about one of these two elements, and that the question of the solidarity is not tackled enough. So that is the reason why countries like Spain, Italy are confronted with high interest rates still, and that we can solve the euro crisis. Kontestacja. Udało mi się porozmawiać tutaj z Guy Verhofstadtem. Mr. Verhofstadt, what do you think about the Eurosceptics? Do you care about their opinion? No, I read their opinion every day, but they have no solution for the crisis. They are more even a source of the crisis of today. Why? Because Eurosceptics are saying that the European Union is a failure. We have to go back to nation states, to the full power of nation states, and I don't think it's a right analysis of what is happening today. The reason why we have a crisis in Europe and we have a crisis around the euro is because we have no full-fledged federal state behind the euro. You cannot have a single currency and then continue with 17 different governments, 17 different ministers of finance, 17 bond markets and 17 different economic strategies. And that's the error of Eurosceptics, that they think that in the world of tomorrow it shall be the nation state who shall protect the citizens. The nation state shall protect nobody. Ask it to the Portuguese, the Greeks, the Spanish, the Italians. So what is the future in your opinion? A federal union. That means a union with a bigger budget than we have today, and with the power to establish sound economic policies and also social policies inside the Union. Because I think that the European Union not only have to develop, I should say, fiscal policies and economic policies, but also social policies who defend the interests of the citizens. Are you talking about the federal state, similar to the USA? Well, it shall not be the same as the United States. The United States have a budget of 24% of their gross domestic product, and we have only 1%, so it shall not be the same. But it is true that in the United States of America, they have a higher deficit than we have. They have a higher public debt than we have, and they pay far lower interest rates. Why that is? For the simple reason that behind the dollar, there is a real federal state behind, and behind the euro there is nothing at all. What is your conception of a future European Union exactly? Is this a federal state or federal state? Because federalism is a very good positive step in humanity. Federalism gives the opportunity to organize a public authority, a political authority on a territory with different languages, different ethnies, different religions. And what is Europe? Europe is a continent with different nations, languages, ethnies and religions. And look to the world tomorrow. The world tomorrow shall be dominated by whom? By the Chinese, by the Indians. And the Chinese and the Indians are continents, are huge continents with different languages, religions and ethnies. So we need to do the same thing as they are doing. Otherwise, we don't have any influence in the world of tomorrow. Okay, thank you for nice interview. Kontestacja. Ostatnim rozmówcą AS na kongresie był Łukasz Dbała, autor programu gospodarczego Ruchu Palikota. Dzień dobry panie Łukaszu, moje nazwisko Anna Stawska, ja jestem z radia Kontestacja i mam do pana jako do twórcy programu kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze,
kto i jaki koszt poniesie w pierwszym półroczu, czy też w pierwszym roku realizacji programu? To będzie niecałe 50 miliardów złotych. Tyle wynoszą koszty tych obniżek składek i podatków dla drobnej przedsiębiorczości. Niecałe 50 miliardów rocznie. Proszę mi powiedzieć, jakie wydatki należy w związku z tym obciąć, a jakie podatki wprowadzić, żeby ta realizacja programu się powiodła? Chcemy ten program sfinansować tak zwanym pakietem ustaw profesora Modzelewskiego. To są przede wszystkim trzy nowe podatki. Podatek antytransferowy. Chcemy firmy, które transferują ze zagranicy, obłożyć karnym 50% podatkiem. Po drugie, podatek obrotowy od handlu instrumentami finansowymi pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi. Czyli jak bank czy fundusz sprzedają sobie jakieś akcje, obligacje, to chcemy, żeby to było opodatkowane. Nie jak obywatel kupuje, ale jak one między sobą handlują. I po trzecie, proponujemy podatek, który nazywamy wychodne. To chodzi o to, że jak jakaś firma zainwestowała w Polsce, dostała preferencję, a potem przenosi fabrykę do Chin czy gdzieś indziej, to żeby płaciła też podatek w wysokości 15% wartości tej fabryki. Te trzy same podatki powinny dać w najbliższych czasach, w najbliższych latach grubo ponad 50 miliardów złotych. I jeszcze trzecie i zasadnicze pytanie. Czy i gdzie można znaleźć odpowiednie wyliczenia dotyczące kosztów tego programu? Kto takie wyliczenia robił? Robili to eksperci, którzy pracowali na naszym programie i oczywiście prześlemy je pani. Jeszcze nie zawisły na naszej stronie, podobnie jak sam program, no bo chcieliśmy, żeby to dzisiaj ogłosić, ale myślę, że najpóźniej w poniedziałek, ja postaram się, żeby to było jeszcze dzisiaj, cały program wraz z wyliczeniami i wraz z listą osób, które nad nim pracowały, zawisł na stronie www.dlaprzedsiębiorców.com. Rozumiem. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że ten program się pojawi na stronie www.dlaprzedsiębiorców.com i myślę, że będziemy mogli go sobie obejrzeć, przeanalizować. Jeśli mogę jeszcze jedno słowo, to my tak zaplanowaliśmy, że na tej stronie też wszystkie projekty ustaw były nie tylko opisane, ale że był aktualny stan prac nad nimi. Czyli jak złożymy do laski marszałkowskiej, żeby się pojawiło, złożone do laski marszałkowskiej 10 października. Jak trafi do pierwszego czytania na komisji, to żeby się pojawiło. Czyli będzie cały opis tego przebiegu, co się z nimi dzieje, dlaczego jeszcze nie zostały uchwalone, na jakim są etapie. Więc nie tylko cały program będzie i wyliczenia, ale również stan jakby prac w Sejmie nad tymi projektami. Rozumiem. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że dzisiaj z Januszem ogłosiliśmy ten program powrotu do tej wolności gospodarczej, która była 20 lat temu, prawda? Słynna ustawa Wilczka, kiedy tych koncesji, pozwoleń i innych regulacji urzędowych było dużo mniej. Myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby Polska wyglądała właśnie tak 20 lat temu, więc cieszę się, że Państwa Radio też promuje tego typu wartości, które mi są osobiście bardzo bliskie. Dzisiejsze polskie państwo realizuje ideę takiego paternalistycznego podejścia. Znaczy państwo jak rodzice, tak podchodzi, jak rodzice podchodzą do dzieci, tak państwo podchodzi do obywateli. Wydaje się urzędnikom państwowym, wielu politykom, że oni wiedzą lepiej, co jest dobre dla ludzi i że oni powinni wskazywać, co powinno być ludziom wolno, a co nie i blokować tym samym często właśnie inicjatywy, czy gospodarcze, czy jakieś inne ludzkie. To jest coś, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. Uważam, że człowiek sam powinien decydować o swoim życiu, a w przypadku gospodarki, jeśli ma się ona szybko rozwijać, to powinien mieć jak najwięcej wolności, jak najmniej regulacji urzędniczych. Największym sukcesem w Polsce w ciągu tych ostatnich 20 lat jest to, że duża część kompetencji została przeniesiona na poziom lokalny, zdecentralizowana. To jest moim zdaniem sprawa kluczowa. Gdyby nie gminy, to 90% tego dobrego, co się w Polsce wydarzyło w ostatnich latach, jak chodzi o inwestycje, o ułatwianie ludziom życia, by się nie wydarzyło. Rząd centralny radzi sobie z tymi problemami dużo gorzej, dlatego my jesteśmy za jak największą decentralizacją, ale niestety od kilku lat obserwujemy tendencje odwrotne. Znowu tendencje centralistyczne. Po tym, jak w latach 90. zdecentralizowano Polskę, teraz mamy tendencje odwrotne. Tak więc my jesteśmy za decentralizacją i cieszę się, że tutaj mamy też kolejną wspólną wartość, o którą będziemy razem zabiegać. Bardzo serdecznie Panie dziękuję. Tutaj dodam, że faktycznie na stronie dla przedsiębiorców.com są spisywane przedsiębiorcze inicjatywy ruchu Palikota. Jest też zarys programu, ale bardziej szczegółowych wyliczeń jak na razie nie ma, tak więc czekamy. Kapitalizm jest religią. Jest jedną z najbardziej bezwzględnych, niemiłosiernych i nieuczciwych religii. Chcesz rzetelnych informacji o kapitalizmie? Nie słuchaj Palikota, słuchaj kontestacji. Na za tydzień postaramy się przygotować jeszcze ostatnią część kongresu, czyli wypowiedzi przedsiębiorców, a za dwa tygodnie myślę, że tydzień w sieci już wróci w pełnej okazałości. Przypominam, że na kongresie przedsiębiorców reportaż przygotowywała Anna Stawska, czyli AS.
A dzisiaj żegna się już z wszystkimi słuchaczami, życząc miłego tygodnia. Grzesiek, STS Kosiorowski.